To jest Redmi A1, smartfon za 419 zł. Zobaczmy, co potrafi. Oczywiście, mógłbym tutaj wejść teraz bardzo głęboko w technikalia. Trochę o nich będzie, ale delikatnie później. Natomiast ten smartfon bardziej kierowany jest dla osób starszych, dla dzieciaków, dla których to będzie pierwszy smartfon z Androidem. I tutaj ta specyfikacja, no okej, nie jest najlepsza, nie jest najwspanialsza, ale jest w zupełności wystarczająca. I to wydaje mi się, że będzie ten najważniejszy aspekt Redmi A1, że on jest wystarczający do pewnych funkcji, do pewnych działań, które możemy na nim zrobić. Więc przejdźmy do recenzji, a ja powiem Wam, co z niego wykrzesiemy. Co on potrafi? Standardowo obudowa. Jest to bardzo fajny plastik z ciekawą fakturką, teksturką, która imituje a la skórę, ale dzięki temu przynajmniej smartfon bardzo dobrze i pewnie leży w dłoni i też się z tyłu nie palcuje, co jest bardzo istotne. Oczywiście dwa oczka aparatu, z czego tylko jeden de facto jest aparatem 8-megapikselowym. Ten drugi służy do pomagania nam z wyciągnięcia tego, co jest naszym obiektem, a co będzie nieostre w trybie portretowym. Na spodzie samego smartfona mamy port micro USB. I ja wiem, wszyscy teraz powiedzą, że tam powinno być USB typu C, ale pamiętajmy, że tutaj tniemy koszta maksymalnie. Pamiętajmy też, że mamy ładowarkę w zestawie i przewód. Więc zakończmy tutaj tę dysputę. Mamy tutaj też oczywiście poniżej jack 3,5 mm, więc podłączymy słuchawki nauszne, douszne, dokanałowe. Z boku przycisk power i przycisk do głośności, który możemy później też skonfigurować jako pewne akcje, ale o tym później. I oczywiście po lewej stronie tacka na karty 2 nano SIM i kartę microSD do rozszerzenia naszej pamięci nawet do 1 terabajta. No i przechodzimy oczywiście do ekranu. Ekran to rozdzielczość HD+, o przekątnej 6,52 cala. W zupełności wystarczająca, te piksele jak najbardziej są widoczne. Ale pamiętajmy, 419 zł. Kąty widzenia też nie są idealne, ale kolory za to są bardzo żywe i poprawne. Jeżeli chodzi o system, jest tutaj Android 12 Go. I tak jak już mówiłem, specyfikacja tutaj jest sprawą drugorzędną, bo ten smartfon działa bardzo poprawnie. Nie jest demonem prędkości. Nie działa tutaj wszystko idealnie. Ale gdy sobie przyspieszymy animację albo je w ogóle wyłączymy, zyskujemy parę tych klatek. Spokojnie możemy tutaj włączyć każdą dostępną aplikację ze sklepu Play. Możemy wejść w internet, przejrzeć najnowsze wiadomości, obejrzeć filmy na YouTubie czy na Netflixie. Zalogujemy się tutaj do aplikacji IKO, żeby zobaczyć aktualną receptę, czy zwolnienie, czy kolejną wizytę u lekarza. Zalogujemy się też do e-dzienniczka, włączymy wiadomości, włączymy lekcje online na Zoomie. Jakby to tutaj wszystko w zupełności działa i spokojnie wystarczy dla młodego ucznia, czy też dla starszej osoby, dla naszych dziadków czy rodziców. Smartfon ma też oczywiście GPS-a, więc włączymy tutaj nawigację i dotrzemy do celu, ale możemy też doinstalować aplikację Jak Dojadę, która pokaże nam trasę dojazdu komunikacją miejską. Smartfon ten obsługuje sieć 4G, czyli LTE. Obsługuje też Wi-Fi 2,4 GHz i ma też Bluetootha 5.0. Więc w sumie możemy ten zestaw dopełnić o opaskę sportową, która będzie mierzyła tętno, saturację, kroki. Warto to też ewentualnie przemyśleć, bo opaski te nie są zbyt drogie. A jeżeli chodzi o dostosowanie systemu do osoby starszej, mamy w ustawieniach specjalną opcję, która nazywa się ułatwienia dostępu. I gdy właśnie w nią wejdziemy, kiedy przytrzymamy te dwa przyciski, możemy włączyć specjalne menu, które pokazuje nam menu ułatwień dostępu, gdzie możemy przejść do asystenta Google. Mamy też zasilanie, ostatnie aplikacje, możemy zmniejszyć głośność, zwiększyć głośność, zmniejszyć jasność i ją zwiększyć. To są takie podstawowe skróty, które dla osoby starszej mogą być trudne do znalezienia albo też do zapamiętania, a gdy przytrzymamy te dwa przyciski, możemy to menu kontekstowe włączyć. Możemy oczywiście zwiększyć rozmiar czcionki, żeby ona była bardziej przystępna. Możemy też zmienić rozmiar interfejsu, żeby był on mały, domyślny bądź po prostu duży. Natomiast w zakładce bezpieczeństwo i tryb alarmowy możemy ustawić informacje o osobie, która posiada tego smartfona. Możemy tam podać informacje kluczowe, takie jak adres, grupa krwi, alergie, leki,
czy jest dawcą narządów, a także i uwagi medyczne. A także, rzecz jasna, kontakty alarmowe do Was czy do członków Waszej rodziny. Jeżeli zaś chodzi o system, jest on bardzo banalny, bardzo prosty, bo to jest czysty Android, który nie ma żadnej nakładki, ma bardzo przystępne ikony, wszystko dokładnie jest opisane. I co jest genialne, wchodząc w aplikację Google Go, możemy przejść do strony internetowej i możemy włączyć tam opcję przeczytania treści tego tekstu, który widoczny jest na ekranie. Używam bramkę Sonoff oraz środowisko Home Assistant. W typowej instalacji wykorzystuje się aplikację Lidl. Jeżeli zaś chodzi o aparat bardzo podstawowy, to jest tylko i aż 8 megapikseli, które zdjęcia w dzień robią ok. W nocy lepiej ich nie robić. Natomiast gdy zrobimy zdjęcie dokumentu, skierowania, faktury czy czegokolwiek z tekstem, to w zupełności będzie czytelne i widoczne, więc stwierdzam, że podstawowy aparat do podstawowych zadań. A tryb portretowy... pomidor. Pozostaje nam jeszcze kwestia baterii, a tutaj jest nad wyraz dobrze. 3 dni użytkowania to jest standard. I to jest ogromne zaskoczenie, ale to oczywiście zasługa ekranu HD+, i mało wymagającego procesora. Ładowanie, jak już wspominałem, to 10 W, więc po prostu zostawmy je na noc. Koniecznie obejrzyjcie też film o Mi Bandzie 7, to właśnie jest ta opaska, którą Wam polecałem do zestawu z tym smartfonem. I też koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich właśnie budżetowych smartfonach, czy to ma rację bytu, czy też właśnie nie. Do zobaczenia, cześć!